Przepiękny destrukt wydany w sklepie. Monety obiegowej 2 złote. Na początku wydawało się, że ktoś wybił środek. Tymczasem po przyjrzeniu się jest to destrukt. Pierścień jest dużo większy niż w oryginale. Cześć, witajcie już na 16 części wycen monet i banknotów. Aukcja zakapior.pl. Słuchajcie, wy nadsyłacie zdjęcia i widzowie moi oceniają. Odpowiadacie tylko na to, co się znacie. Jeżeli ktoś jest, się zna na monetach, to na monety, na banknotach, to na banknoty. Tylko jeden komentarz, proszę. Tutaj wzór i zaczynamy. 171, właśnie ten piękny pierścień. Tu macie dla porównania oryginał, dwójka ze środkiem i sam pierścień. Na początku można było się spodziewać, że to jest ktoś, kto zrobił garażowa robota, jak to się mówi. Takich zdjęć dostaję w tygodniu co najmniej 1-2, że ktoś wybił środek, przestawił, coś innego włożył. Potem człowiek na szybko tylko patrzy i mówi, dobra, ktoś to zrobił. Tutaj ewidentnie widać, że ten pierścień jest dużo szerszy i jest to destrukt przepiękny. Słuchajcie, środek by się tam nawet nie zmieścił, jakby ktoś chciał coś zrobić z tą monetą. No, tutaj cena może być różna, może być wysoka. Sami ocencie, napiszcie. Chciałbym posiadać taki destrukt w swojej kolekcji. Podejrzewam, że będzie na licytacji, osiągnie dość sporą cenę. 172, 5 zł, odzyskanie przez, i tutaj nie ma P, zostało tylko Z, polskie, zjadło dwie literki. No, bardzo ciekawie, słuchajcie, destrukcik. Na jaką cenę wyceniacie? Niedobicie stempla. Piękny. 173. Kolejne niedobicie stempla. 5 groszy 2015. Tutaj widzicie brak ogona u orła. No też ładnie, ładnie to wygląda. Fajny destrukcik. 174. 1 zł 1992. Przepraszam. Tutaj jakby to wygląda, no nie wiem, tutaj można i powiedzieć, że to jest jakieś niedobicie, ale równie dobrze można powiedzieć, że ktoś to zrobił po prostu. Ciężko powiedzieć, ocencie sami. 175, banknot, dwie marki, jaka cena, słuchajcie, jak ktoś się zna na banknotach, to napiszcie tą pozycję. Jaka cena za taki banknot? 176, co to za państwo, moneta arabska. Słuchajcie, u mnie można nadsyłać różne pozycje, nie wszyscy się muszą na wszystkim znać. Ja w sumie na arabskich monetach się nie znam. Słuchajcie, tą ściągę sobie, więc napiszcie, co to za państwo i co to za moneta. 177, monety, o, takie coś mi czasami ktoś nadsyła. Trzy monety, czy to jest cokolwiek warte? No i widzicie, raz na jakiś czas ktoś coś wyśle fajnego, sami spójrzcie i wycencie. 178, banknot, 100 zł, jaka cena według Was? 179, banknot, 100 zł. To jest właśnie radar, czytany od początku i od końca daje tą samą cyfrę. Jaka cena? 180. Pierścień. W pierścieniu moneta. Czy ona jest złota? Wygląda, że to jest złoto. Co to za moneta? Czy ktoś rozpoznaje? Czy to jest jakiś medal? Czy coś innego? 184. Kolejny radar, banknot 100 zł. 4144414. Bardzo piękny. 182. Banknot 1 zł. Też były takie banknoty, 1 zł na przykład. Też napiszcie, jaka cena. 183, 5000 marek banknot. O, bardzo fajny, bardzo ładny. Jaka cena według Was? 184, 20 marek banknot. Również bym prosił o wycenę. No i tutaj nietypowo teraz 185, guzik. Czy to jest guzik, czy jakiś taki, mógłby to działać jako stempel też. Mamy tutaj 5 krzyżyków. No, ciekawe, ciekawe. Ktoś się zna na guzikach. Proszę o wycenę i zakończymy 186, 5 centów euro, takie nadlewka. Można to uznać jako destrukt. Czy więcej warte? Napiszcie, ile byście za to dali. Słuchajcie, jeżeli któreś z tu są osoby, sobie coś chciały sprzedać z jakiejś pozycji, to pisać. Na przykład pozycja taka i taka, sprzedam za tyle. Albo jakby ktoś chciał kupić, to też może napisać pozycję. Tam się już potem dogadacie. Gdzieś tam na OLX-ie wystawione będzie i tak możecie sobie zrobić, jeżeli ktoś chciałby coś sprzedać. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.